Adam Z. był studentem Pilskiego Ośrodka Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Adam Z. był studentem kierunku geografia o specjalności hydrologia, metrologia i klimatologia, którego nie skończył. Później był naszym studentem gospodarki wodnej, którego również nie skończył. Nie dlatego, że źle się uczył, ale dlatego, że miał wiele innych zajęć. Jeszcze na studiach zaczął pracować jako model. Później przeprowadził się do Poznania. Na studia nie wrócił. Tu w Pile nie sprawiał wrażenia dziwnego. Nie był ani agresywny, ani też przesadnie zamknięty w sobie. No, zwyczajny. Nawet sympatyczny pewnie. Dlatego jego kolegom trudno uwierzyć w to, co mogło się stać na moście Świętego Rocha w Poznaniu. Naprawdę szok. Ta cała sytuacja... Adam był bardzo cichym, spokojnym chłopakiem, w ogóle nie wyróżniającym się z tłumu i teraz ta cała tragedia. Trudno w to wszystko uwierzyć. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu postawiła mu zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Oznacza to, że Pilanin nie planował zabójstwa, ale dokonał go, zdając sobie sprawę z tego, jakie mogą być konsekwencje tego czynu. Mogę powiedzieć tyle, iż zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy wskazuje, że w wyniku działań podejrzanego Ewa T. znalazła się w wodzie i uważamy, że Ewa T. nie żyje. Na podstawie, tak jak powiedziałam, zgromadzonego materiału dowodowego. Prokuratura zabezpieczyła monitoring. Śledczy przesłuchali 30 świadków. Przeprowadzono też wizję lokalną i eksperyment procesowy. Prokuratura nie zdradza żadnych szczegółów, ale zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzutów zabójstwa Ewy Tylman. 26-latka z Poznania zaginęła w nocy z 22 na 23 listopada. Podejrzewano, że mogła się utopić w warcie. Później tropy poprowadziły do jej o 2 lata młodszego kolegi z Pił. No jest na pewno szok, że mógł posunąć się do takiego czegoś. No szokująca, na pewno. Adam Z. nie przyznaje się do zarzutów. Zasłania się też niepamięcią. Tej nocy był pod wpływem alkoholu. Znany polski prywatny detektyw podnosił, że chłopak fascynował się satanizmem i mógł dokonać rytualnego zabójstwa. Prokuratura nie komentuje tych sensacji. Adamowi Z. grozi 25 lat więzienia lub nawet dożywocie.